18. Głowa Blaze'a zwisała nisko, gdy wierzchowiec wolnym truchtem zbliżał się do królewskiego obozu na równinie Utal. Śmiertelnie znużony Gilan chwiał się w siodle. Przez ostatnie trzy dni właściwie nie spał, odpoczywając tylko krótko co cztery godziny. Drogę zastąpiło mu dwóch strażników, ale młody zwiadowca sięgnął tylko za koszulę i pokazał im srebrną znakę w kształcie dębowego liścia swoją znakę zwiadowcy. Ujrzawszy ją, strażnicy zeszli mu czym prędzej z drogi. W tych niespokojnych czasach nikt nie ośmielał się czynić przeszkód zwiadowcom. Mógłby mieć bowiem poważne kłopoty. Gilan przetarł piekące oczy. Gdzie jest namiot Rady Wojennej? Jeden ze strażników wskazał włócznią na namiot większy od pozostałych, ustawiony na wzniesieniu tak, że górował nad resztą obozowiska. Przy nim również stali strażnicy. Ludzie wychodzili i wychodzili z niego. Chodzili i wychodzili z niego. Wszak był to najważniejszy ośrodek wielkiej armii. Tam, panie, na Tamtym wzgórzu. Gilan skinął głową. Dotarł tak daleko i tak prędko. Uporał się z czterodniową podróżą w zaledwie trzy dni. Jednak teraz te kilkaset metrów zdawało się ciągnąć z całymi milami. Pochylił się i wyszeptał do ucha Blaza. Już niedaleko, przyjacielu, proszę cię. Zrób jeszcze jeden niewielki wysiłek. Wycieńczony koń zastrzegł uszami i uniósł nieco łeb. Na prośbę gilana zmusił się jeszcze do powolnego truchtu. Gdy przemierzali obozowisko, Gilan poczuł pył unoszący się w powietrzu i zapach palonego drewna. Zewsząd docierał zgiełk typowy dla każdego wojskowego obozowiska. Wykrzykiwano rozkazy, szczękała broń, którą naprawiono lub ostrzono. Z niektórych namiotów dobiegał śmiech. Ludzie odpoczywali, jeśli jego ludzie na nie Oczywiście dopóty, dopóki nie dopadli ich sierżanci i nie wynaleźli jakiegoś zajęcia. Na twarzy Gilana pojawił się zmęczony uśmiech. Każdy sierżant, jakby ze swej natury, nie mógł znieść, że jego ludzie oddawali się bezczynności. Blaze zatrzymał się raz jeszcze i Gilan drgnął. Zdał sobie sprawę, że usnął w siodle. Przed nim stali dwaj strażnicy, blokując drogę do siedziby Rady Wojennej. Widział ich jak przez mgłę. Jestem królewskim zwiadowcą, wychrypał przez zaschnięte gardło. Mam wieść dla rady. Strażnicy nie byli pewni, jak mają się zachować. Ten pokryty kurzem, na wpół śpiący mężczyzna dosiadający wychudzonego i wycieńczonego gniadego konia, mógł rzeczywiście być zwiadowcą. W samej rzeczy odziany był jak zwiadowca, o ile mogli to ocenić. Jednak strażnicy znali z widzenia większość zwiadowców wyższych, wyższych rangą. Zaś tego młodego człowieka nigdy przedtem nie mieli okazji oglądać, a w dodatku nie okazało znaki. Mało tego, dostrzegli, że ma u boku miecz, a to z pewnością nie była broń, jaką posługiwali się zwiadowcy. Tym bardziej więc nie mieli ochoty wpuścić go do tak pilnie strzeżonego miejsca, jakim był namiot Rady Wojennej. Ku swej irytacji, Gilan zdał sobie sprawę, że schował srebrny liść dębu pod koszulę. Chciał go wydobyć znowu, ale nagle okazało się to niezwykle trudne. Na ośle szarpał się z kołnierzem, a potem usłyszał znajomy głos, który przebił się do jego świadomości: Gilan, co się stało? Nic ci nie jest? Ten głos oznaczał dla niego pociechę i bezpieczeństwo przez całe pięć lat nauki. Głos odwagi, doświadczenia i mądrości. Głos który zawsze dokładnie wiedział, co należy uczynić w danej sytuacji. Halt, wyszeptał i stracił równowagę. chwiał się niebezpiecznie, a potem po prostu spadł z siodła. Halt pochwycił go i mu o ziemię. Warknął na dwóch strażników, którzy stali obok, przyglądając się temu zdarzeniu. Pomóżcie mi, no już, rozkazał, a oni przyskoczyli, odrzucając na bok włócznie, by podtrzymać półprzytomnego zwiadowcę. Musisz odpocząć. Stwierdził Halt, jesteś wykończony. Jednak Gilan wykrzesał z siebie resztkę energii. Odepchnął żołnierzy, stanął pewnie na własnych nogach. Ważne wiadomości, rzekł do Halta. Muszę widzieć się z radą. W, w Celti dzieje się coś niedobrego. Halt poczuł zimny uścisk złego przeczucia na sercu. Spojrzał w kierunku, z którego nadjechał Gilan. Złe wieści z Celti. A Gilan najwyraźniej przybył samotnie. Gdzie jest Will? Spytał szybko. Czy coś mu się stało? Ku jego uldzie Gilan pokręcił głową. Czy coś mu się stało? Ku jego Gilan pokręcił głową zmęczonym ruchem, a na jego znużonej twarzy pojawiło się coś na kształt uśmiechu. Nic mu nie jest, odparł. Jechałem przodem. Zmierzali w stronę głównego namiotu. Po drodze stali też inni strażnicy, lecz schodzili im z drogi na widok starszego rangą zwiadowcy. Był on postacią dobrze tam znaną i częstym gościem w namiocie Rady. Podtrzymywny cień namiotu. Kilku mężczyzn stało wokół mapy, czyli niewielkiego stołu, na którym otworzono w piasku topografię równiny i sąsiadujących z nim gór. Wszyscy odwrócili się w stronę wchodzących, a jeden z nich podbiegł. Na jego twarzy malowało się zatroskanie. Gilan! Zawołał. Był to wysoki mężczyzna, a siwiejące włosy wskazywały, że musi mieć już pod sześćdziesiątkę. Wciąż jednak poruszał się z prędkością i gracją atlety, czy też wojownika. Gilan znów przywołał na twarz uwznurzony uśmiech. Witaj, ojcze! Rzekł. Bowiem wysoki i siwy mężczyzna nie był nikim innym jak Sir Davidem. Mistrzem sztuk walki, Lenna Carroway oraz polowym dowódcą królewskiej armii. Sir David rzucił haltowi szybkie spojrzenie, a zwiadowca odpowiedział mu skinieniem głowy na znak, że Gilan nie jest ranny, tylko bardzo zmęczony. W następnej chwili poczuli poczucie obowiązków wzięło górę nad ojcowskimi uczuciami. Powitaj swojego króla jak należy rzekł półgłosem. Gilan zwrócił się w stronę grupy mężczyzn przyglądających mu się w milczeniu. Rozpoznał Króleja, dowódcę korpusu zwiadowców oraz barona Aralda i jeszcze dwóch innych baronów królestwa, Torna z Dryen i Fergusa z Carraway. Przede wszystkim jednak dostrzegł wysokiego mężczyznę o jasnych włosach, liczącego sobie pod czterdziestkę, noszącego krótko przystrzyżoną brodę i spoglądającego na przenikliwymi zielonymi oczyma. Był barczysty i muskularny. Bowiem Duncan nie należał do władców, którzy pozwalają, by inni wykonywali za nich całą rycerską robotę. Od chłopięcych lat ćwiczył się w sztukach walki. Był wytrawnym szermierzem oraz mistrzem w posługiwaniu się lancą, i powszechnie uważano go za jednego z najznamienitszych rycerzy jego własnego królestwa. Gilan próbował przyklętać na jedno kolano, jednak stawy odmówiły mu posłuszeństwa. Nie upadł znowu tylko dlatego, że Halt cały czas podtrzymywał go za ramię. Wasza wysokość. zaczął, ale Duncan już stał przy nim, podtrzymując go za drugie ramię i powstrzymując przed złożeniem zwyczajowego hołdu. Gilan usłyszał słowa Halta, który to przedstawił władcy. Zwiadowca Gilan, Wasza wysokość, przypisany do Lenna Merik, przynosi wieści z Celtii. Król ożywił się nagle. Z Celtii? Powtórzył, wpatrując się w Gilana jeszcze uważniej. A co tam się dzieje? Pozostali członkowie rady podeszli otaczając Gilana. Odezwał się baron Arald. Gilan otrzymał misję dostarczenia wieści od ciebie, panie królowi Swidneyowi. Wasza wysokość powoływała się w nim na traktat o wzajemnej pomocy, przypomniał, i domagała się, by rady do naszych. Nie przyjdą, przerwał Gilan. Zdał sobie sprawę, że musi przekazać królowi wiadomości jak najprędzej, bo wkrótce straci przytomność z wyczerpania. Morgarad wyparł ich na południowy zachód półwyspu. Są odcięci. W namiocie Rady zapanowała cisza. Po chwili przerwał ją ojciec Gilana. Morgarad? spytał z niedowierzaniem. Ale jak? Jakim sposobem udało mu się przerzucić jakiekolwiek wojska do Celtii? Gilan otrząsnął się lekko. Wszystkimi siłami powstrzymując potężne ziewnięcie. Pokonywali urwiska małymi grupami, aż zgromadzili dość sił, by zaskoczyć celtów. Jak wiadomo, Swidnet utrzymywał pod bronią tylko nieliczną armię. Baron Arald przytaknął gniewnie. Ostrzegałem Swidneja, wasza wysokość. Wtrącił: Tylko że ci przeklęci celtowie są bardziej zawsze zainteresowani kopalniami kopalniami niż obroną własnej ziemi no uspokoił go nieznacznym gestem ręki. Nie czas teraz na wspominanie jego niedociągnięć, Araldzie. Rzekł. Co się stało, to się nie odstanie. Domyślam się, że Morgarat obserwował Celtów przez całe lata, czekając, aż chciwość przyćmi ich rozsądek. Stwierdził z goryczą Baron Thorn. Pozostali wydawali się z nim zgadzać. Wszyscy wiedzieli aż za dobrze, jak wygląda biegłość Morgarata w tworzeniu sieci szpiegów. A więc morga pokonał Celtię? To chcesz nam powiedzieć? Upewnił się Duncan. Jednak Giland potrząsnął przecząco głową. Ku wyraźnej uldze wszystkich zgromadzonych w namiocie. Celtowie wycofali się za umocnienia odgradzające południowo-zachodnią część swojego kraju, ale nie są jeszcze pokonani. Jednak najdziwniejsze z tego wszystkiego jest to, że Wargalowie urządzili istne łowy na celtyckich górników, biorąc wolę. Co? Tym razem przerwał mu Crowley. Jakiż to pożytek może mieć Morgarad z górników? Gilan bezradnie rozłożył ręce. Tego nie wiem, panie. Pomyślałem jednak, że trzeba jak najprędzej powiadomić o tym radom. Widziałeś to na własne oczy? spytał zachmurzony Halt, marszcząc brwi i próbując przeniknąć sens tego, co właśnie usłyszał od młodego zwiadowcy. Niezupełnie, przyznał Gilan, ale widzieliśmy opustoszałe kopalnie. Górnicze miasteczka i porzucone posterunki graniczne. Gdy zajechaliśmy dalej w głąb kraju, spotkaliśmy młodą dziewczynę, która opowiadała nam o poczynaniach wargalów. Dziewczynę? spytał król. Celtycką dziewczynę? Nie, wasza wysokość, a Raluenkę. Pokojówkę damy, która wybrała się z wizytą na dwór Swidneya. Niestety natrafili na oddział wargalów. Tylko ta, Ewalin, zdołała uciec. Ewalin? wyszeptał niemal bezgłośnie Duncan. Wszyscy spojrzeli na niego. Twarz króla była blada jak kreda. Tak miała na imię, wasza wysokość potwierdził gilan, zaskoczony reakcją władcy. Ale Duncan go nie słuchał. Odwrócił się i poszedł do małego sekretarzyka, przy którym stało obite płótnem krzesło. Opadł na nie i zakrył twarz rękami. Zaniepokojeni członkowie rady wojennej skupili się wokół niego, nie pojmując zachowania króla. Panie mój, rzekł sir Carway, co się stało? Duncan zwolna uniósł głowę, by spojrzeć w oczy dowódcy. Ewelin. Jego głos drżał. Ewelin była pokojówką.